kurde, kilka ludzi mówi, że niszą. Dobrze, ale on cały czas gada, może Ela by chciała się pogadać, tak? On cały czas gada, gdzie niby cały czas gada? Powiedział tylko, co sądzi o tym, co odpierdala Elka. To wy macie ciągle jakiś problem. Macie problem z tym, że wypowiada się w sposób o niej krytykujący, ale również no zwraca uwagę na to, tak? Że ma problemy ze sobą, że potrzebuje pomocy. Robicie serię afery o to, że on jej powiedział, że ona wyglądała zmęczoną. Jesteście aż tak zakompleksione. To ja może próbuję w tym momencie wysłuchać, nie wiem, ale dobra, no. To kurwa stary bab style pewnie. Po 50. Jeśli się pani będzie chciała mnie wysłuchać, to będzie mi bardzo miło. Otóż. Co się stało, Elu, wczoraj? Słuchajcie, ja będę się rozłączać. A dobrze się czujesz? To jest pytanie, na które trzeba odpowiadać. No po pierwsze to uważam, że mam nieprzeciętną urodę i kurwa nic nie muszę ze sobą robić, ale i będę zawsze świetnie wyglądać i niech kurwa sobie chodzą do kosmetyczki te pizdy, co nie mają co ze sobą zrobić, bo ja mogę się nawet wytoplać w błocie. Czyli dziewczyny, które chodzą do kosmetyczki, to są pizdy! Hu, 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 proszę bardzo! Odezwała się Grywicowa 2.0! Po ziemniakach i będę wyglądała świetnie, ale nie pani dobrze wygląda. Wiecie, co jest najgorsze? Że on nie jest jedyna, sporo dziewczyn żyje w takim przeświadczeniu, że niezależnie od tego, jak one będą wyglądać, to one będą wyglądać dobrze. Gdy jest to główna prawda i jeśli zostanie dbałsku wyglądać obleśna, i taka jest prawda, a to, że jakaś dziewczynka ma problem z tym, że ktoś jej powie, że jest brzydka, no to jest już problem tej dziewczynki. Nie muszę ze sobą nic robić i nie zamierzam ze sobą nic robić i nie będę ze sobą nic robić. Ale nikt pani nie każe. No to nie rób, a... Ludzie będą twierdzili, że to jest brzydka, bo taka jest prawda u tobie. Niech sobie chodzą do kosmetyczki, te baby, co mają kartoflane nosy, grube dupy, jakieś krzywe zęby, za małe oczy. Niech sobie kurwa chodzą. Ja nie potrzebuję, nie, ale niech pani nie grazi z panią. Ale ty kurwa, jesteś obleśna, pod względem urody na pewno jesteś obleśna. To nie jest w tym problem. Cęk tym, że ja mam dużo, że dla ciebie czujemy się lepiej. Mam dużo, bo jeśli pani się rapuje, gdzie od 40 lat, to nawet nie wiem, jak wychodzę świetnie i po jakiego chuja mam gdzieś chodzić. Podziwiam młodego za cierpliwość, bo ja w jego wieku nie byłem tak cierpliwy, a... Co dopiero teraz? I się poprawiać. Nie musi pani. Nie musi pani, ale nie chce pani, nie dziękuję za wygląd. Nie chcę, nie potrzebuję, mam świetny. Dobrze. No tak, kurwa, zjebany wygląd, a nie świetny. I nie żaden na mój wiek, tylko nie jedna 20-latka na moim Discordzie wygląda gorzej ode mnie i niech się ode mnie wszyscy odwalą. No to wiesz, no, jak ciebie na Discordzie odwiedzają 20-letnie dziewczynki od La Carduma, to... Coś w tym może być, bo powiedzmy sobie szczerze, whisky dla kardynała są obleśne. Co to ma do rzeczy? W ogóle dlaczego rozmawiam o wyglądzie? Każdy wygląda jak chce i tyle. Wszyscy się przypierdalają do mojego wyglądu. Właśnie, nikt nie przypierdala do mojego wyglądu. Ja się przeglądam w lustrze i jestem zadowolony. To dobrze, Elu, to dobrze. Panie wyglądzie. Po prostu ja się czuję lepiej w swoich włosach, w swoim ubiorze, a czego mi brakuje? Tatuaży? Czego ci brakuje? Ładniejszego ryja. I ładniejszych włosów ci brakuje. Włosy sobie mam po prostu wyciąć na zapałkę. Nie, włosy sobie zrób długie kurwa do tyłka. Mam sobie wstawić jakieś suche zęby, o to trochę chodzi. Właśnie. Włosy ogarnij, twarz ogarnij, cały twój ryj ogarnij. I całe swoje ciało ogarnij. Jakbyśmy mówimy o twoim wyglądzie. Zachodzę na was. I czego się przebiegnie, wiesz? Mówi się pani, jak przepłynie pani swoje 10 basenów? Przepłynie pani 10 basenów? Ja mam zapytać sobie o ruchu, nie potrzebuję więcej. Co, ale nie chodzi o ruchu, mam o to, że coś powinno dawać satysfakcję, przyjemność. A co, ja mam za mało mam niby ruchu? Nie, to po prostu... Boliło cię? Mogę powiedzieć, czego ci, Elu, brakuje? Równowagi. Równowagi wszystko brakuje. Ja tyle nie było, dałem się wygadać i co? Słuchania ze zrozumieniem. Ale ty dosłownie bierzesz do siebie niektóre słowa. Prawda? I chwytasz za słówka i... Bo dosłownie nie płacił za wygląd. To co jest, na tak. Pracować? I nawet nie wspomniał, że pani musi zmienić kolor włosów, czy inaczej się ubierać. Ja nie chcę zmienić kolor włosów, obawcie się o tym. Wy też mi starali, nie tak. To nie jest, że Ela ma zmieniać kolor włosów, tylko ja mówię, że chciał... Pani zmieniła włosy. Ja pierdolę, jaka ona jest odklejona. Ty tego nie powiedział. Ja powiedziałem, że pierdolę włosy przykładowej końcówkami, ale to... I okulary takie łatwo naprawki, o Jezu, i ta szminka. No to nie strzam. Pani Elu, proszę sobie wyobrazić, że powiedzmy no, ma pani skaleczenie, no a pani... Jare. Daje pani plaster i mówię, niech pani zaklei, nie będzie pani lecieć krew. Dlaczego pani wylatuje ze złamaną nogą i gipsem? Uszy elfa, Elu, to bo to...
Nie przejmij się, tu się trawisz, to jest piękne, jest na wakacje. Się w ogóle tam też. Dokładnie. Palasz niepotrzebnie. Nie wolno słuchać ludzi w internecie, to by się udało, że większość tych kobiet tutaj jest ukrywana. Do przodu. Większość tych kobiet tutaj jest pojebana. No, jeśli chodzi o kobiety, które rozmawiają z Elką w tym momencie, to tak, one są popierdolone. To jest akurat prawda. Ja mam ostatni live. Bez retuszu mogę sobie zrobić screeny i będę na tych screenach wyglądać zajebiście. I co mam, po co mam coś poprawiać? Ja ty przyjdziesz z widzami na komercję. Nie jedna osoba. Ona zajebiście. Wyglądać. Nie jedna osoba chciałaby tak wyglądać, kurwa. Ludzie, ratujcie mnie. Ja pierdolę, jaka faza. Kurwa mać. Już widzę taką tazę, gdzie to się ludzie będą po raz kolejny spierdalać do tego, że mam wady wymowy. Słuchajcie, dziękuję za ogólnie obronę tutaj mnie. Dziękuję ludzie, którzy stanęli w mojej obronie, że Kai nie jest tak źle i jak ci się nie podoba, to nie oglądaj. Powiem tak, no, ja się tym nie przejmuję tymi komentarzami w stylu z od tam ma zwody wymowy, to weź najlepiej wypierdalaj i zakiryj. Tylko wspominam o tym dlatego, ponieważ tacy ludzie po prostu mnie śmieszą. Śmieszą mnie tacy ludzie, ponieważ no to jest takie kurwa głupie spierdalanie się. Tym bardziej, że no chyba nie jest aż tak źle. Staram się mówić najlepiej jak się da. Zaś jeśli chodzi o Elkę, to tak, na pewno jedna kobieta chciałaby wyglądać jak ty. To może się mojej matki zapytam, jak wróci, co chciałaby wyglądać jak ty. Na pewno odpowiedzę nie. Wiesz o tym, przecież to, że musimy się uprawiać nas, przecież to też... Ale pani, niektórzy lubią siebie na przykład bardziej takich, z, nie wiem, z bruszkiem i tak dalej, nikomu to nie przeszkadza, a niektórzy wolą siebie szczuplejszych, więc zapomniałam słowa, ale... Nie chodzi o to, co ty wolisz, tylko co jest zdrowe dla ciebie. Chodzi mi o to, że każdy się czuje z sobą lepiej i ma się czuć sobą lepiej, a nie ma się przejmować opinią innych, tak? Ale nie da się czuć lepiej, coś dobrze. Mamy 62 wzrostu, waży 53 kilo i to powinno ważyć mniej, czy powinno ważyć więcej? Nie. Okej, okay, ja przejdziemy z nami. Ale ja tak jak powiedziałam, mam za grube nogi, ja ale ja nie mówię o pani, tylko w ogóle. Jak to z nami? Co się ze mną, że skąd ty wiesz, co to robię? Co, pan się bardziej odchudzić? Nie, zanada. Naprawdę. Ale popatrzcie, jak jest nas tutaj na tym czacie. Powiedz mi, kto tutaj, ktokolwiek powiedział, że coś jest nie tak z twoim wyglądem? Wskaż jedną osobę. Może jakiś fajny powiedział. Cały dzień tylko słyszę, że jest coś nie tak w moim wyglądem. No to od nas nie usłyszysz niczego takiego. Także... Tutaj jest zupełnie inny temat poruszany. Tylko ty poruszasz temat tego wyglądu. A my tutaj staramy się powiedzieć, że... To... Ja pierdolę facet, weź! Już najlepiej zerwij kontakt z Elą, co to nią bronić? Bo ja widzę, że jak chcesz, to potrafisz powiedzieć coś mądrego, to kurwa, już weź jeszcze zrozum, że... Dla Elki nie ma ratunku. Eli się nie da uratować. To jest przypadek nie do uratowania. Ona już jest skończona. Nie da rady jej uratować. Nie chodzi o wygląd. Że wygląd tutaj nie jest problemem. No, no a co jest problemem, kochanie? No tak jak powiedziałem, problemem jest to, że brakuje ci równowagi. Aha. No też muszę się po tym podpisać. Też chciałem ci to powiedzieć, proszę, czasem też tak myślę, że jesteś za bardzo niepotrzebnie na skraju. I z tej miłości nienawiści właśnie to problem z Indian z Markiem. Malboskiem. Ja pierdolę, nie? Teraz fadaci mówią, powiedzieli coś mądrego? Zaraz pewnie jedna z tych dziewczynek powie, zamknijcie ryję tam! Dwie ostatnie osoby, które się wypowiadały, dostały wyciszenie na tydzień. Bardzo dobrze. Niech nabiorą równowagi i wrócą na serwu. Nie zadbają o swój wygląd, nie wypierdalają do kosmetyczki, niech ćwiczą mięśnie brzucha, niech sobie przefarbują włosy, niech sobie zdepilują brwi, a dopóki tego nie zrobią, to niech tutaj nie wracają, won! Ja pierdolę. Przyjmujemy tylko ludzi idealnych o idealnym wyglądzie, o idealnej wadze. Tobie daleko do ideału, dziewczynko, kurwa mać, ja jebie. Ktoś ma jakiś problem, to wypierdala na pijanie Belwedę. A ja mam pytanie. Jak ktoś jest smutny, ma depresję, to wypierdala, nie można być tutaj smutnym. Dokładnie. Nie ma zdepilowanych brwi, to wypierdala, nie można mieć niezdepilowanych brwi. Jak ktoś lubi Elkę Gawin, to też wypierdalać. Nie można lubić Elki Gawin, bo to jest popierdolona typiara. Ale wygląd, bo nie rozumiem. Nie, bo ja nie miałam, bo ja nie mam prawa być na tym serwerze, ja nie mogę być w internecie, bo nie jestem dostatecznie idealna. Każda osoba, która nie będzie idealna, nie będzie na moim serwerze. Ale nikt nie jest idealny. Nie ja pierdolę. Ale to jest hipokryzja, bo skoro nie może być idealna, skoro nie może być nieidealna osoba na twoim serwerze, a sama nie jest idealna, no to to jest hipokryzja w takim razie. Jak ktoś będzie za gruby, to dostaje bana. No to fizycznie nie jest gruby. Jak ktoś będzie za gruby, to dostaje bana. Jak ktoś nie ma pracy, to dostaje bana. Ale skąd ty możesz wiedzieć, czy ktoś jest gruby, czy nie gruby? Skąd to możesz wiedzieć? Na jakiej podstawie? Jak ktoś po prostu niedostatecznie opiekuje się dziećmi, dostaje bana. Każdy dostaje bana, tylko tutaj jest miejsce za... Powiedziała ta, która nie potrafi się zająć córką. To co, Ela, Gawin w takim razie dostaje z bana, bo nie potrafisz się zająć córką dobrze. A ja mam pytanie. Pa, pa, pa. Jak nie jesteś idealna, to nie pytam.
No, a jak... Skoro ja muszę być idealna, to wszyscy chyba też muszą być idealni. A jak mam czarno-czerwone włosy, to mam wypierdalać? Tak, wypierdalaj. No, okej. Okay. Tylko czarno-biały. Mole blond, wiesz? Lol. Myślisz jego blondynki, jestem brunetką, to wjeżdżaj. Aha. No, przynajmniej w tej jednej kwestii się mogę zgodzić z Elon, że blondynki są lepsze od brunetek. Mam jedną część, ja mam jedną część głowy na blond, drugą połowę na czarno. To wypierdalaj. Chociaż są takie odrosty, że... Żartuję. Nie lubię. No tak, no skoro ja jestem za mało idealna i mam wypierdalać, to mnie wypierdalać, to nie wiesz. Ale my nie mówimy, że to ma być idealna. Ale to usunąć wszystkich, usunąć serwer i chuj, spokój. No właśnie, nie jest idealne, więc chuj. Mam się leczyć, mam iść do psychologa, mam zrobić coś ze swoim życiem, mam zrobić coś ze swoim wyglądem, mam zrobić kurwa coś ze swoim ubraniem, mam zrobić kurwa coś ze swoim mieszkaniem, mam zrobić... Ej, ja zdaję sobie sprawę z tego, oczywiście, że ja dużo zaklinam w tych moich filmach, ale wydaje mi się, że Ela zaklina chyba więcej razy niż ja. Kurwa, ty ze swoim samochodem. Będziemy sprawdzać przez każdego członka Discorda, jednego po drugim, czy jest idealny. Jak nie jest wystarczająco idealny, to zjeżdża. Ja bym chciał być w komisji, która sprawdza idealność. A ja nie, bo muszę wypierdalać. Nie masz doklejanych rzęs? Wypierdalasz. Nie masz zdepilowanych drzwi? Wypierdalasz. Masz odrąc. No, kurwa, masz wypierdalasz. Masz nienaprawianego... Ale ty sama nie masz tych zecy! Po prostu. Jesteś bez tego, wypierdalasz. Masz za dużo dzieci, wypierdalasz. Ej, bezpłodność to jest akurat zaleta. Bezpłodność jest dobra, zajebista wręcz. Ja bym chciał mieć dziewczynę, która jest bezpłodna. Dziecka wytrzymał, opuścił po prostu nie proszę, bo wypierdalasz. No normalnie, nie? Masz męża geja, wypierdalasz, nie? Masz męża plejadianina, który widzi kosmitu, wypierdalasz. Jak jestem lesbijką? Wypierdalasz, nie? Lesbijka akurat spoko, zostaje. No za tym do czegoś można przypierdolić, żeby kogoś wypierdalać. Tak, jak lesbijki zostają, to w takim razie zjebany jest ten was serwer, kurwa. Bo lesbijki są toksyczne i to w cholerę są toksyczne. Nie wszystkie oczywiście, ale no... No tak większość, no. Jak kurwa widzę te lesbijki z gier. Jak się też dowiaduję pewnych rzeczy o lesbijkach, no to tak szczerze mówiąc, no... Jeśli ma być szczery, to wolałbym się przyjaźnić z gejem niż z lesbijką. Tak, wiem, to dziwnie brzmi. Ale jeśli ten gej by się do mnie nie dobierał, tylko po prostu byłaby to taka normalna męska przyjaźń. W tym sensie, że no po prostu normalnie się przyjaźnimy i tyle. No to nie miałbym z tym problemu. Wydaje mi się, że prędzej już bym się dogadał z gejem niż z lesbijką. Arna? Ale czekajcie, bo to zależy od Eli, nie od was. Arna, skoro ja nie mam prawa żyć taka, jaka jestem, to dlaczego inni? No chyba z taką lesbijką jak Chloe z Life is Strange. Mają prawo. W sensie, wszyscy powinniśmy umrzeć? Wszyscy umrzemy kiedyś. No tak. Na szczęście. No, ja bym nie chciał umierać akurat, ja bym chciał żyć wiecznie. Do hejterów, idźcie sobie kurwa jutro do kosmetyczki, do fryzjerki, zróbcie coś ze swoimi brzuchami, zróbcie coś ze swoimi... Ela, nie mówisz do hejterów, ale tutaj ich nie ma. Właśnie. Po prostu rodzinami i tak dalej, nie? Każdy się po prostu tylko czepiam, nie? Bo ja sobie robię filmy, jestem youtuberką, będą wszyscy włazić z butami w moje życie. Bo ja nie mam prawa, chcę mieć doklejane brzuchy. Teraz powiem, że ktoś zapyta, ale dlaczego ty chciałbyś żyć, wiesz się? Dlatego, ponieważ po śmierci nie ma nic, po prostu jak umierasz, to... Widzisz ciemność. Po śmierci jest ciemność tylko i wyłącznie. Jest ciemność. I tyle. Chcielibyście w taki sposób funkcjonować po śmierci? Bo ja nie. A niestety nas to spotka wszystkich i to jest najgorsze. Bo ja muszę słuchać to nie wiem, myślałam, że ten, nie wiem jak on się nazywa tam, niełatwo być paladynem. Ja myślałam, że on jest fajny, on jest hejterem, ja go po prostu nie bardzo fajny właśnie. Nie jest fajny, zawsze mi pyskuje. Nie pyskuje, pan są fajnie, nie powiedział, że potrzebuje rozmowy, to niech wybiera sam z kolorą. To nie jest nic złego, to nie jest nic złego. O, proszę bardzo, facet powiedział, że Ela potrzebuje równowagi i od razu hejter, troll, najgorszy. Szykaj, no, niełatwo być paladynem, kupię, naprawdę już jest za późno dla niej. Naprawdę, ja widzę, że to jest chyba ogarnąć, możesz naprawdę iść dobrą ścieżką, tylko już po prostu nie próbuj tej Eli ratować. Weź o niej zapomnij, teraz zapomnij. Weź po prostu już nie broń jej, bo sam widzisz, że to jest spierdolony spadek. Chciałeś dla niej dobrze, próbowałeś z nią jakoś rozmawiać, no i co? Powiedziałeś jedno słowo, że powinna znaleźć równowagę, no i co, już od razu. Hejter, najgorszy, śmieć. Niełatwo być paladynem, chłopie, naprawdę. Nie warto jej bronić, uwierz mi. Panie Elu, mam pytanie. Nie odpowiadam na żadne pytania, sama się przesłuchuj. On jest bardzo potrzebnym członkiem tego Discorda. No jak wyjebie, za chwileczkę nie dość, że powiecie sobie na tydzień, to dostanie bana. I chuj. No i chuj, no i cześć. Jak to jest autorytaryzm totalnie. Ja się nikogo nie czepiam i żądam tego samego w stosunku do siebie. Może nie powinnaś być uwielbiony. Taka, czyli co, no to w takim razie zero krytyki, zero jakiegokolwiek zwracania uwagi na twoje błędy. Bo to jest pisane ten zawód. Siedzi tutaj banda ludzi, nikt nie pokazuje jak wygląda. Każdy się przypieprza do mojego wyglądu. Nikt się nie przypieprza, nic nie powiedział. Kurwa Maciu, pierdolę, nic o twoim wyglądzie nie mówili, jaka to jest kurwa spierdolona piara. Dlaczego wy ją bronicie do cholery jasnej? Widzicie jak ona was traktuje?
Oni czują, że nic nie wiadomo, ale mu nie dosyć. Ja mam akurat w awatarze swój autoportret, więc ja tak wyglądam. No i kolega jeden nam się pokazywał w stroju papieża. Cały czas mi hejterzy jebani w dupę wyjeżdżają z tym, że ja niewłaściwie wychowuję dziecko, a sami byli po prostu surowo wychowywani przez własnych rodziców. Skąd pani to wie? Skąd pani to wie? Możesz mi nie przerywać. Może być normalna osoba, która atakuje innych, to ona to wynosi z domu. Po prostu matka albo ojciec ją tresował, wszystkiego i odmawiał i teraz skacze do gardła mi, bo ja pozwalam na wszystko mojej córce i nie może znieść. Nie ja ja pozwalam na wszystko mojej córce. Przy okazji jeszcze ją wyzywasz, obrażasz, gnębisz ją, niszczysz jej życie, zmuszasz ją do bycia na filmikach, które nagrywasz. Moja dziewczyna ma fantastyczne życie, żyje sobie, po prostu niczego jej nie brakuje, a sami niczego nie mieli. Czy wy w ogóle robiłyście cokolwiek razem poza nagrywaniem tych durnych filmów? Pytam się. Czy wy chodzicie do takich sklepów? Czy wy, nie wiem, kurde, robicie jakieś dziewczęco-kobyte rzeczy razem, tylko we dwie? Bo mi się nie wydaje. Ja znam doskonale ten syndrom. Nie mieli osoby własnego, bo mieszkali z bratem, cały czas byli surowo traktowani, cały czas, całe dzieciństwo, młodość, to jakiś system jakichś zakazów i nie mogło się patrzeć, że moja córka jest szczęśliwa na wszystko i jej pozwala na fajną mamę, więc należy po prostu... Szczęśliwa, kurwa! No na twoich filmach idealnie widać, jaka to ona jest szczęśliwa. Dopiero co mówiłaś, że masz wyjebane na to, gdzie ona trafi. Że ci na niej nie zależy, a teraz co? Znowu płytę zmieniłaś? Nie, żebyś przed 10 minutami mówiła, że twoja córka cię gnębi, bo właśnie nie ma w domu żadnych zasad i ona to wykorzystuje i ciągnie od ciebie. No właśnie, kurwa! Ja pierdolę, gościu, weź się ogarnij, już nie broń jej, no widzisz sam, że ty wiara się odkleja totalnie. Hajs na prawo i lewo. No i tak, dobrze powie ban. To co jeszcze sobie chcemy wyjaśnić? Czy mi jest zbanowane? Nie zmienię koloru. Ale nikt pani nie każe. Wyszło. Ja sobie cieszyłam. Hmm. Nie ma, ja nie dobra. To już mi się konta kończą. Zwycięstwo. Retynizmu. Żenata po prostu, żenata. Ja was podziwiam, naprawdę. Trzy kurwa najbardziej oddane osoby zbanowała, nie? Pojebane. Kogo? Znaczy, oprócz ciebie. No Paladyna i Szczura. Nie, tutaj czyli to... Słyszę, że ona tutaj była mocno za Elą. No tak samo Paladyn i Szczur też, to kurwa to jest chore. Ja na szczęście na główny dostałem tylko... No to jest chore, to może najwyższa pora, żebyście się zorientowali, że wasza Elka nie jest w stanie przyjąć jakiejkolwiek krytyki. Zawystarczy tylko powiedzieć jedno słowo, które jej nie odpowiada i ona wszystkich uznaje za hejterów. He? He? Bo żebyście tak otworzyły oczy wreszcie. Wyciszenie. Też czuję, że ja za chwilę polecę. Ja też. Wszyscy polecimy. No, wszyscy polecicie, no to może byście przeszli na jasną stronę mocy? Do końca. Bądźmy dzielni. Wydaje mi się, że Elek nie przeszło. O, też ma to pierdolona. Powiedziała, może z czysła, kurwa, i nie jeszcze pis do jebana, ale masz przejebane. Ale o czym teraz mówisz? Kurwa, odezwałem się, może nie jedna pizza, tylko ty pana widałaś, ma ta jebana. No i dobrze. To nie przejebany. Ale można to grzecznie powiedzieć. Jestem ciekawa, jak ten Discord wyglądał, gdyby najbardziej oddane osoby się przez tydzień nie odzywały. To Bela może ty zobaczyła, bo sobie tutaj zostawiła i szybko by zmieniła spanie. Twoje posty wyczytała tylko. Ela, już się odmutowała. Jesteśmy korani ciszą. Jaki ładny dzień. Już wino jest. No to może najwyższa pora zrozumieć, że Elka jest zła. No nawet was nie szanuje w jakimkolwiek stopniu. Pierdolę, 70 osób. Jeleniu, nie śpi. Zobaczymy, co osób nie śpi. Elu, jesteś? Jestem. O, wróciła. Ale to fajnie, że tak teraz spokojnie się zrobiło. Kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie. Każdy jakiś relevantny komentarz to jest wycieszenie albo ban. Mm-hmm.